Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj znowu podejmujemy temat cenzury różnorakich mediów społecznościowych i tutaj znowu kolejne działania YouTube'a są podjęte wobec Centrum Edukacyjnego Polska. Ze mną Rafał Mosakowski właśnie z tegoż centrum, który nam o tym opowie. Witaj Rafale, czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce, witam serdecznie. Rozmawiamy w dniu 9 września, czyli imieniny miesiąca, 9.9. No i dzisiaj rano okazało się, że w nocy, nie wiem dokładnie o której godzinie, kanał Centrum Edukacyjne Polska został zlikwidowany. Ktoś powie, że można się było tego spodziewać. No oczywiście nie znamy dnia ani godziny. W pierwszych dniach sierpnia miałem pierwsze ostrzeżenie. Potem po kilku godzinach przywrócenia kanału około 10 sierpnia miałem drugie ostrzeżenie, czyli praktycznie od 20, chyba 1 czy 2 sierpnia można się było tego spodziewać, że trzecie ostrzeżenie będzie skutkowało likwidacją kanału. Tak to się stało. Jako bezpośrednią przyczynę likwidacji kanału podawana jest mowa nienawiści i to jest właśnie ciekawe w moim wywiadzie z posłem na Sejm Rzeczpospolitej Grzegorzem Braunem. Mianowicie 2 dni temu ten wywiad został nagrany. Wczoraj, zdaje się, rano go wrzuciłem. No i po kilku czy tam kilkunastu godzinach rzekomo ten wywiad z Grzegorzem Braunem zaskutkował trzecim ostrzeżeniem i likwidacją kanału. No to już w tym roku jest likwidacja całości kanału chyba numer 4, no a w ciągu ostatnich kilku lat to już zbliżamy się do 10. likwidacji kanału. O usuwaniu poszczególnych filmów czy jakichś banach na tydzień, na 2 tygodnie to już nie wspomnę, bo tego było oczywiście dużo, dużo, dużo więcej. No nie wiem. Trzeba się zastanowić, czy nie dałoby się podjąć jakichś kroków, nie wiem, prawnych przeciwko YouTube'owi, tylko że o tym zdaje się nie tylko ja myślę, ale i wielu innych posiadających swoje kanały na tej platformie YouTube'owej. Natomiast problem powraca, to ja jestem trochę zażenowany, że ostatnio nasze rozmowy to tak mniej więcej 50% naszych rozmów są związane z jakąś karą, z jakimś banem i tak dalej, a jest tyle innych ważnych tematów do poruszania. Natomiast w momencie, kiedy znika kanał, no kanał istniał od marca tego roku, czyli pół roku przetrwał, zgromadził niecałe 10 tysięcy subskrybentów, tam było chyba 9 tysięcy 600 czy 9700 na dzień wczorajszy. No i cóż, i kanału nie ma, więc działamy tak jak do tej pory na różnych innych platformach. Wrzucamy filmy, robimy kolejne programy. Natomiast jest pytanie, czy można w sposób skuteczny przeciwko tej korporacji, temu ogólnoświatowemu molochowi zadziałać. To jest dobre pytanie. Wielu teraz to zadaje sobie, zwłaszcza, że trochę cenzura w ogóle przyspieszyła i teraz właśnie głównie znowu wraca ta kwestia mowy nienawiści, bo jeszcze do niedawna były te fałszywe informacje medyczne, a teraz nagle się okazuje, wraca, prawda, mowa nienawiści jak bumerang, bo tamten towar już idzie na skład, jest zużyty. No więc teraz będzie mowa nienawiści w użyciu, tylko pytanie, czy no w polskim wymiarze
tak zwanym sprawiedliwości, czy w zasadzie niesprawiedliwości, no to można się starać właśnie o jakieś kroki sądowe względem YouTube'a. No na razie Konfederacja procesuje się chyba z Facebookiem i na razie uzyskała, zdaje się, zabezpieczenie procesowe w postaci zakazu blokowania jej profilu. No tak, to trochę inne jednak firmy. Słyszałem, Ale mechanizm jest bardzo zbliżony. że z Facebookiem faktycznie to chyba parę lat temu jakaś organizacja we Włoszech też wygrała, nawet dostali odszkodowanie. To na Forza przykład, Nuova, zdaje się. no właśnie, Forza Nova, czyli no, organizacja Roberto Fiore. Który miał w Centrum Edukacyjnym Polska spotkanie wraz z Grzegorzem Braunem i to było w roku 2020 w sierpniu, przełom sierpnia i września, czyli dokładnie nieco ponad 2 lata temu to spotkanie miało miejsce. Być może, bo zdaje się, że akurat Roberto Fiore wyszedł z aresztu domowego. Był najpierw przez parę miesięcy przetrzymywany za demonstracje antykowidowe w październiku ubiegłego roku. Potem przez kilka miesięcy był w areszcie domowym i zdaje się, że ten areszt w tej chwili został już usunięty z jego, że tak powiem, tego, ale tego nie mam pewności. Być może również o te sprawy medialne, walki z wielkimi korporacjami medialnymi, ogólnoświatowymi, zapytamy go i może coś w tej sprawie nam Roberto Fiore, przywódca Forza Nova, pomoże. No to tutaj problem, który powraca, o którym zdaje, no, też mi się nie chce nawet wspominać, ale trzeba o nim przypominać, moim zdaniem, bo problem jest następujący, że wielu tak zwanych, zwłaszcza wolnościowców, mówi, że a no jak wam się nie podoba YouTube, to idźcie na inne platformy. No ty też poszedłeś na inne platformy i teraz zresztą dobrze było, żebyś też podał listę, gdzie tam można szukać Centrum Edukacyjnego Polska. Zresztą linki będą w opisie tego filmu, ale no, jakby nie patrzeć, niestety YouTube to jest ta platforma, która daje możliwości dotarcia do największej liczby odbiorców. No bo tak, każdy w telefonie ma YouTube'a wgranego. Każdy odruchowo, jakby jak szuka filmów, to raczej sięga po YouTube'a, nie po Rambla, CDA czy co tam jeszcze. No więc w momencie, kiedy YouTube opanował 90 chyba ponad procent tego właśnie sektora, no to nie może być tak, że monopolista sobie ustala zasady, no, które godzą po prostu w wolność słowa. No właśnie, no więc jest tych kanałów na różnych platformach trochę. W tej chwili, skoro o to pytasz, to mogę powiedzieć, że Centrum Edukacyjne Polska, w niektórych przypadkach pod dawną nazwą Centrum Edukacyjne Powiśle, można znaleźć właśnie między innymi na Rumble, na Bitshoe, na CDA, a od niedawna również na VK, czyli w kontakcie, można przetłumaczyć, VK to jest w kontakcie i wszędzie tam wrzucamy filmy. No i niewątpliwie będziemy chcieli powrócić i być obecnym również na YouTubie. Natomiast czy to będzie, czy się uda, zobaczymy. No bo niestety prawda jest taka, że ze względu na to, że pewne filmy są nacenzurowane i pewne treści, i pewni rozmówcy, prawda, pewni autorzy pewnych treści też, to no, trzeba się zastanowić, czy kanał na przykład na YouTubie
na którym nie będzie kilku ważnych komentatorów rzeczywistości, w tym wypadku Grzegorza Brauna, no ma sens, no bo może rzeczywiście należałoby się skupić na innych kanałach, ale ten argument powszechności dostępu największej popularności YouTube'a, no jest tutaj, można powiedzieć, bardzo istotny, bo odpuszczenie sobie YouTube'a i obecność tylko na tych innych, wymienionych między innymi przeze mnie platformach i kanałach tam obecnych, no nie jest do końca najlepszym rozwiązaniem. Trzeba się zastanowić w ogóle, co to znaczy standardy czy zasady społeczności YouTube'a, co to znaczy mowa nienawiści i tak dalej, bo moim zdaniem tutaj ta korporacja żongluje pewnymi słowami, pewnymi pojęciami, natomiast często to, co oni robią, jeżeli chodzi o na przykład polskie prawo, często te pojęcia są albo niedoprecyzowane, albo w ogóle nie są stosowane w dyskursie jakimś prawnym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Więc obawiam się, że jakby dobrze się do tego przyłożyć, to się okaże, że wiele działań właśnie YouTube'a jest z punktu widzenia polskiego prawa bezprawne. Co do prawa innych państw, to nie wiem, ale wydaje się, że skoro we Włoszech była taka batalia prowadzona przez Forza Nova i słyszałem w innych krajach, że jednak ten problem się powtarza, że są to jakieś narzucane globalnie przez międzynarodowe korporacje zasady, których tak naprawdę nikt do końca nie doprecyzował i które często są arbitralne, widzimisię, żeby no, prześladować jakieś treści, jakieś osoby, jakieś kanały, jakieś środowiska, nazwijmy to ideowe. No, trzeba powiedzieć, że w zasadzie no, tutaj problem jest taki, że w zasadzie jest problem z tą jurysdykcją polskich sądów, ze stosowaniem polskiego kodeksu cywilnego w momencie, kiedy te wszystkie cyfrowe giganty gdzieś tam najczęściej są porejestrowane w Irlandii, nawet jeśli dochodzi do jakichś rozliczeń finansowych z YouTube'em czy z Facebookiem, no to właśnie wszystkie dokumenty opiewają na tą siedzibę nie polską, mimo że są przedstawicielstwa tychże firm w Polsce, ale irlandzką. No bo to jest, zdaje się, ogólno na całą Europę, tak? Unię, prawdopodobnie tak. Albo Europę, albo, a na pewno Unię Europejską, no bo to głównie o to chodzi, że w ramach tego jednego obszaru gospodarczego właśnie dlatego są porejestrowane, to wszystko jest porejestrowane w Irlandii. No cóż, tak jak powiedziałeś, umieścimy pod tym filmem listę kanałów czynnych na ten moment na innych platformach. Bardzo proszę o zaglądanie na te kanały, o subskrypcję tych kanałów, bo tak jak widać, mądry Polak po szkodzie. Ja często prosiłem o subskrypcję wszystkich kanałów, oczywiście dało to pewien skutek. Mam widzów po kilkaset, a w niektórych wypadkach po kilka tysięcy osób właśnie na innych platformach, ale nie było to masowe. Na przykład te 10 tysięcy subskrybentów, które się zostało zlikwidowane dzisiejszej nocy na YouTubie, no nie przekłada się w podobnej ilości w innych miejscach, stąd no mówię, na wszelki wypadek powinniśmy się nauczyć tego, że warto nawet te same treści, ale jeżeli mamy dostęp poprzez różne platformy, subskrybować właśnie w różnych miejscach. Taka dywersyfikacja ryzyka jest jak najbardziej wskazana w tej sprawie. To jeszcze może jeden tylko wątek. Mianowicie zdarzają się różnej maści właśnie youtuberzy, publicyści, którzy
czasem, kiedy powiedzmy, no te właśnie kanały z naszej strony, aczkolwiek te, z którymi mi nie jest do końca po drodze, zostają usunięte, to nie jakoś nie specjalnie się smucą z tego powodu, a czasem wręcz przeciwnie. No tutaj różne są linie podziału w naszym środowisku. Na przykład nie wszyscy lubią w Realu 24. No natomiast ja mimo wszystko uważam, że usunięcie ich kanału było skandaliczne. I różne też inne inicjatywy, które tam są jakoś cenzurowane, chociaż też nie w pełni się z nimi zgadzam, to też uważam, że trzeba ich jakoś bronić. No, natomiast być może zwłaszcza usunięcie twojego kanału, chociaż teraz to już spowszedniało, ale w momencie, kiedy tam kolejne wcielenia były banowane, to niektórzy gdzieś tam półgębkiem takie uśmieszki z tego powodu wysyłali. No, jak to skomentujesz? Jest stare przysłowie, że przyjaciół poznaje się w biedzie. Ja nie liczę na to, że wszyscy, którzy działają w mediach niezależnych w Polsce, będą moimi czy naszymi przyjaciółmi. Natomiast mówię, no jeszcze jak likwidowano kanał Centrum Edukacyjnego po Wiśle, to był grudzień 2019 roku, czyli niedługo będziemy mieli 3 lata od tego momentu. To jeszcze wtedy jakieś zainteresowanie w różnych miejscach, w różnych kanałach było większe. Po 3 latach, kiedy mi zlikwidowano przez te 3 lata kolejne 7 czy 8 kanałów, to zainteresowanie spada, to tak jak powiedziałeś, to spowszedniało. Natomiast problem pozostał i myślę, że tutaj różne są sposoby. No, są tacy, którzy się w ogóle wynoszą z YouTube'a i mówią, że już tu nie wracają. Można ich znaleźć na VK, czy właśnie na Ramblu, czy na BitChu, na tych kanałach. Są też tacy, którzy, nie wiem, idą na jakąś daleko idącą kolaborację poprzez swoje układy, układziki, albo poprzez kolaborację z aktualnymi władzami, z aktualną partią rządzącą w Polsce, czyli z PiS-em. Tu dałbym przykład mediów narodowych, które ostatnio jakoś nie mają specjalnie problemów. Natomiast przypomnijmy, że 2 lata temu prezes mediów narodowych Bąkiewicz złożył pozew do sądu w Warszawie przeciwko tobie i przeciwko mnie. Pozew, który nie jest mi znane dalsze losy tego pozwu. Teoretycznie nigdy nie został odwołany, czyli na zasadzie walki z konkurencją, oczerniania czy uprzykrzania życia innym niezależnym wydawcom i pójścia na daleko idącą współpracę, sowicie opłacaną z dotacji państwowych, państwa rządzonego przez PiS. No tutaj moim zdaniem taką niegodną praktykę wobec nas, ale nie tylko wobec nas, stosuje na przykład Bąkiewicz i okazuje się, że jakoś kary ze strony na przykład YouTube'a nie ma w stosunku do jego filmów. Oczywiście te zasięgi na YouTubie, które kiedyś były dużo większe, ja też miałem zasięgi po kilkaset tysięcy wejść na jednym filmie. Teraz większość kanałów w ogóle ma 1/10, a nieraz i 1/100 tego, co było kiedyś. Natomiast ja się tak przypatruję i czekam, czy wreszcie jakaś kara na media narodowe spadnie, bo obawiam się, że tam jest jakiś układ i że media
narodowe są pod parasolem ochronnym no, prawdopodobnie aktualnej władzy pisowskiej, a ta władza na pewno też ma kontakty z YouTube'em, skoro nawet szefowa YouTube'a czy Google'a, już nie pamiętam, jest podobno jakoś spokrewniona z panem premierem Morawieckim, no to należy się spodziewać, że tu i układy polityczne, i bliskość ideowa, a może nawet jakieś pokrewieństwo czy jakieś więzi rodzinne mogą powodować, że jedni są traktowani lepiej, a inni, którzy takich kontaktów, takich więzi, takich relacji nie mają, są traktowani gorzej. No, co tu dużo mówić, być może jest to po prostu czyszczenie pola przed jakimiś kolejnymi tutaj operacjami na naszym terytorium, no i przed wyborami. No tak, wybory, jeżeli się odbędą w terminie, no to będą mniej więcej za rok, może za 13 miesięcy, czyli na jesieni roku 2023. Jeszcze się może wiele wydarzyć. Na przyspieszanie wyborów coraz mniej czasu, no ale mogą też być z powodów jakichś nadzwyczajnych w ogóle odłożone. Niemniej czuję się, że pewne ruchy w pewnym sensie przyspieszają i to na pewno będzie miało wpływ na to, co się będzie działo nie tylko w polityce, ale na przykład w sprawach medialnych. No i myślę to tyle tytułem takiego, powiedzmy, programu na szybko interwencyjnego. Za parę dni pewnie sobie porozmawiamy tam przy okazji o jakichś tematach szerzej, dłużej, o tematach też poważniejszych troszeczkę, ale to myślę już możemy tą rozmowę zamknąć. Moim Państwa gościem był Nie mieszajmy tych tematów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Tak, dokładnie, dokładnie. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, komentarzy, subskrypcji i do wsparcia naszego kanału finansowo dane w opisie i w opisie też oczywiście odsyłacze do wszystkich kanałów Centrum Edukacyjnego Polska. Dziękuję za uwagę i cóż, do zobaczenia w kolejnych naszych programach. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce.